I witam serdecznie na pokładzie. Jedziemy. W dzisiejszym odcinku będę wam mówił ciekawe rzeczy. Co tu dużo mówić? No, jedziemy sprawdzić odcinek specjalny, czy w jutrzejszy poranek damy radę naszymi cudownymi pojazdami poruszać się drogą inna niż asfaltowa. Ty, weź zobacz jak się ładnie wóz prezentuje w sumie. W tym blasku świetle Jupiterów. Kawałek niemieckiej techniki. 10 plus mu dam na dzień dzisiejszy. Zobaczymy co pokaże jutro, bo mizernie to może wyglądać. No ale to się wszystko okaże. Zrobię daszek. Jak? Pokaż jeszcze raz. To Lascia 98 czy nie? No jak? 98. To my dzisiaj odfrujemy, coś czuję. Dobra, bo przeleję. Kurwa. No i kto to zapłaci? Masz 14 groszy? To dobrze. Jasiu, co się dzieje? Robimy odpływ na jutrzejszy dzień, żeby szło przejechać i nagrać dla naszych widzów kolejny odcinek. Nie ma się co przemęczać, prawda? Pogoda nie sprzyja, warunki takie kurczę dosyć ciężkie, poważne. Jak mówisz, Jasiu, damy dzisiaj radę w tym śniegu? Damy. I tak się właśnie rozpoczęła nasza przygoda. Tam jest nasza brzytwa druga. I będziemy jechać, no. Co jest, Jasiu? Rekreacyjne tempo wycieczkowe, no. Nie ma co. Bardzo spokojne są tereny. Oczywiście prywatne. Mamy zgody i pozwolenia. Pierdolę. Foksik! Zgadnij, ile byłeś w powietrzu. Nie wiem, pokaż. No tak, kurwa. Myślę, z 20 cm lekko. Pobijemy ten wynik dzisiaj? Kurwa, pobijemy. Poleciało, co? Co? Elegancko się ale patrz jak się... Przyjeżdżałem chyba tyłem, co? Za wolno, za wolno. Ci z tułą tu wlecieć, mówię ci. Zjeżdżamy? Zjeżdżamy sobie, oczywiście. Kurwa! Jaki efekt zajebisty! Kurwa! Ej! Nie urwaliśmy nic? Nie! Kurwa! Pierwszy raz też taki był niedolot, wiesz? Jak tam? Było dobrze, było. Było dobrze, nie? Trzeba coś większego, bo coś większego, to rampę potrzebujesz, nie? Rampę, rampę. A ty co taki dzisiaj, kurde? Ja muszę się rozkręcić, bo naprawdę oglądam drugiego kierowcę i nie jestem w stanie dowierzyć, co potrafi robić ze swoim samochodem. Ej, ja nie mam coś większego! Co masz? Na coś większego jedziemy. Ty wiesz gdzie, nie? Ty wiesz gdzie. Chodź, chodź. Podskoczyłeś, Jasiu. No troszkę tak. Troszkę? No, ja się boję, że ma kwestię. Myślę, że widzowie to zweryfikują miarką no na YouTubie. Ja nie chcę nic mówić, ale Fox jest chyba pierdolnięty, bo my się wpierdolimy w tą sosenkę chyba tam, bo ja nie wiem, jak on chce to zrobić. Jak ty chcesz to zrobić? Normalnie, zjeżdżam i wjeżdżam. Ale wiesz, tą sosenka jest potem. Tak, wiem, wiem. A co? I taka kałuszka jest mała, może w tą kałuszkę. Pewnej pizdy, tak, tak. Z góry. Tak, no to chodź, jedziemy na to. Na pewno? Tak, tak, zdecydowanie. Jezu, Boże, tu coś się urwało, koledze, znowu to samo. Jezu, lodołamacz, tak mówiłeś ostatnio. Miód musi być. Niech odparujemy, pętka zapalimy standardowo, nie? No. Mówię ci, musisz to urwać.
Nie, bo chroni kurwa płotnicę, wiesz? Tak. Kurwa, ona jeszcze w ogóle jest? Jest, jeszcze kurwa jest. Gdzie teraz lecimy, Patryk? Na trawersiki. To są trawersiki. To są takie skośne podjazdy. Aha. O, szyszki. Chodź, kurwa. Gdzie my jedziemy? No chodź. Nie ma czasu, to się kameruje wszystko. Kamerzysta pieniądze bierze, a kurwa jeździec śpi. No. Nie wyspał się, lewą nogą wstał, no nie wiem. Kurwa, o co mu chodzi? W tych dziurach, wiesz? Kurwa. Za wszystko. Idź, kurwa, dwoja. A kierunki dajesz? Tak, cały czas. No to trzeba jeździć zgodnie z, kurwa, z czym? Z kodeksem ruchu drogowego. Jak na ryby. Proszę, filtr węglowy. Foksik, czemuś go urwał? Kurwa, to jest problem. Magda, daj taśmę na tej na dole. Dzięki, Madzia. Czemu? Przecież to pary nie... Węglówka Max. A nie. Do sprzedania. Do sprzedania, załatamy to, nie? Do polepienia. W końcu to hałda, nie? Węgiel do węgla. Będzie? Czy nie będzie? A, będzie. I urwałeś zderzak. Kurczę, mamy taśmę, Patryk. Tu nie zjeżdżamy już. Zderzak! Coś ty zrobił. Foksik, ja mam tylko takie pytanie, nie? No. Co ty masz za puszki? To są trzewiki nieprzemakalne. Mówisz, że prawie jak w Asu na prawa? Tak. Takie szkody wyliczamy sobie sami. A mówił do mnie tak: trzeba iść pełnym ogniem, żeby wóz nie stanął. No i proszę. Coś narobił! Jak to się stało? Foksik, jak to się stało? Chyba ściągło. Co ściągło? Co mówisz, prawo? Właśnie, pokaż te twoje nieprzemakajki, masz okazję. Oho, kurwa! No i co? Ty przemakaj jednak. Co? W szoku był, kurwa. To polało, wiesz? Nagraj! Prywatne akwarium. To jest niemożliwe, te opony są, kurde, naprawdę. Jak to kierowca z listkiem takie rzeczy? Nawrotaj pełnym piecem, czy nie? Wiesz, ten silnik po prostu jest stworzony do tego, żeby go topić i tak dalej, nie? Co, myśmy się troszkę nie zakopali? Nie ma. Jesteś popierdolony, nie ma takich możliwości. Dawaj, Dina, chłopie, jedziemy! Ciągnę dupę w tą stronę. No i rypuj, dobra, dawaj. Gdzie jest Denis? Ja się kurwa nie wiem. Denis! Kurwa mać! Co ty robisz? Coś ty, kurwa, w dupie grzebał! No bo kurwa, mówię, że gdzie do przodu, chłopie? Co ty, kurwa? No do przodu? Ja mam uciąg, a tu śpi. Kurwa, na pomocy jedzie, nie wiem, że... Ja? Za lusterka łapę. No. Taki kierowca bombowca, to wiesz co, niech on idzie, kurwa, już tam te YouTube oglądać, a nie tutaj, wiesz, jeździć, bo to nie ma sensu, kurwa. Patrz, zobacz. Zapocony, kurwa, czerwony baniak, chłopie, i mówisz, że linka się zablokowała. No jak się linka zablokowała? Kurwa, ciągniemy i jedziemy. Zabrałeś kurtkę? Nie, kurwa, gdzie? Pokaż rączki. Ty jesteś pojebany, chłopie. No to pojebany, no kurwa, mówię, nie do przodu, tylko do tyłu, nie? Dobra, to skończyć się rączki. Już jesteś tak ujebany w cały... Ty też, kurwa, wypierdalaj tam takie robice. Patelnia pływa w płocie.
Foksik, tobie kurwa ziemia miękką dzisiaj jest chyba. Mokra dupa. Coś ty narobił, chłopie. Nie pytaj. Zachciało się, co kurwa? Ale ładnie odwiłem, no ma. No i co się stało? Niestety koniec skrzyni. To co, no dzisiaj kończymy, nie? No dzisiaj kończymy, do następnego. Mamy farta, pójdź. Jasiu, co się stało? Co się stało? No co się mogło stać, no? Najgorsze. Dziękujemy panom za pomoc. Bo gdyby nie oni, ta polówka by chyba dożywotnio została na tej hałdzie. Halo. No halo, i co? No, co tam? No, bo ja już z Biszkiem. Pomaga? Jesteś na żywo, kurwa, już przed kamerą, chłopie. Witam wszystkich, bardzo serdecznie. No. W dzisiejszym odcinku wykurzyłem pies do góry nogami. Co? Powtórz. Że w dzisiejszym odcinku wypierdolimy pies do góry nogami. Jak tam idzie? Co? Jajka wziąłeś? Nie rozumiem. Czy jajka wziąłeś? Jajka wziąłeś? Tak. No to właśnie będę teraz pakował. No to dobrze, bo ja tu już wiesz, wszystko mam, tylko jeszcze jajek brakuje. I jakiś bekonik. Boczek. Bekonik? Tak, cienko krojony. No dobrze, a sztuczce no. Masz, żeby przypadkiem rękami nie, żeby się nie upierdolił cały. No myślę, że bez znaczenia patrząc na wóz. Okay. Sztuczce mówisz, to może jeszcze obrus weź, co? Obrus weź. Biały. Jakieś świeczki, kurwa, jeszcze nie. Oglądałeś jakieś przepisy, jak zrobić idealne jajko sadzone? Tak. A wziąłeś sól? Wziąłem wszystko. Tylko trzeba to wszystko wymieszać, zmieszać i pokroić. No i zjeść. Jak, Patryczku? Dzisiejsza kolacja będzie, czy nie będzie? No dobra, myślę, że nie ma na co czekać, bo auto jest głodne tych emocji. I że gdzie będziesz to smażył? Nowa popielniczka, proszę bardzo. Ja też zaraz ogaszam. Coś sobie tutaj ugotujemy dzisiaj. Proszę bardzo. O, damy jajeczko wbite jedno, damy jajeczko drugie, o, proszę bardzo, teraz damy na stopień wysmażania troszkę większy płomień, przetrawi sobie i zaraz damy mu trochę popić jeszcze, żeby nie zaszło mu w gardle przypadkiem. No coś tu więcej mówić, no, trzeba oglądać i subskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z takimi newsami, co się dzieje z naszymi autami, nie? A co to jest? Co to jest, Patryk? Miała być kostka rosołowa, a będzie kostka do zmywarki, żeby wyczyścić tam wszystko z kamienia i z brudu. No to wiadomo. Ja myślę, że raczej to będzie po prostu mycie naczyń po jedzeniu, tak? Myślę, że nie ma sensu więcej czekać, trzeba mu dać popić. Niech ma. Troszkę kolki jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Myślę, że wypił już wystarczająco. Nie chcę sobie poradzić, nie chcę się wyczyścić, że tak powiem. Troszkę płynu. O, co tu mamy za środki? Kurwa, co to jest tu? Żeby dzieci nie odkręcały, wiesz? No ale przecież ja nie jestem dziecko, a to zobacz jak trzyma. To znaczy jestem dziecko, ale duże dziecko jest. O! Dobra, masz Civit Bank. Chatą. Dobra, to tam. Zatyka chore. Przyprawy mówicie, tak? Tak. To jest taka przykrawa. Kurwa, tu już je. No to go niech trawi. Jak to Jasiu je? Czemu to jeszcze jeździ? To jest niesamowite. No nie, no pasek spadł, Patryk.
Nałóż go z powrotem. Tak, nałóż go! Kręcę na obroty. Co to kurwa? No i jak to zakończymy dzisiaj, no? Zakończymy pierdolnięciem maski i odwiezieniem auto na złom. Nic nam nie pozostało. Patryk. No? No i co żeś zrobił? Ja jestem głodny. Jajecznica się nie zrobiła tak, jak miała. No jestem troszkę rozczarowany i zawiedziony tą sytuacją, która się tutaj wydarzyła. Mam nadzieję, że w następnym aucie poprawi się to wszystko. Nara. Znowu ujebany, znowu! Ta petka se zapal, kurwa! Ja ci tu maskę wyprofiluję, żeby się lepiej, żeby mu nogi nie spadały. To jak to widzimy? Widzimy to tak, że następny samochód to wy decydujecie, jak on zakończy swój żywot. Także piszcie w komentarzach i do następnego.